No i w pizdu i wylądował. Witamy w Durres po poranku na chacie u Turka. Myślimy co dalej. Ciężki wybór, albo Czarnogóra, albo Chorwacja. Nie mamy żadnej rezerwacji. Ściągniemy coś i jedziemy w ciemno. Ona tu gdzie tam stoi, bo ja zagubcie mam na to. Przystanek przed granicą z Czarnogórą. Tak to wygląda. Hoteli. Podsumowanie przejazdu przez Albanię, z Tirany 15 km, około 2,5 godziny przy 37 stopniach. Wjeżdżam pod prąd. Wymuszają. No i jesteśmy na granicy w Czarnogórze. Kolejka ciepła, Albańczyki wciskają się bez kolejki i nikt na to nic nie poradzi. Witamy w Czarnogórze. Pierwsze wrażenia, dużo Polaków. Dużo Polaków, hello. Jedziemy dalej, jedziemy do granicy. Jedziemy na Chorwację. No i jesteśmy tuż przy granicy z Chorwacją. Jeszcze ostatnie kawałki Czarnogóry. Jedziemy wybrzeżem. No i czekamy na odprawę promową. Przed nami auto jeszcze od nas, z Katowic.
No to minęliśmy granicę z Chorwacji, Montenegro, co to jest? Czarnogóra, o, z Czarnogórą. U nas uwoz, ja? I udajemy się gdzieś, nie wiem jeszcze gdzie, ale chyba na camping.
plaży zaś. Cambria Adriatic, nasze lokum na dwie najbliższe nocki. Pod namiotem 10 euro od osoby, nocka. Zobaczymy za chwilę, co jest w pobliżu. Na pewno jest woda i piwo. To co? Piwko, papierosek i myślimy dalej. Chodź za plan. Pierwsza nocka na kampingu. Dużo Niemców w kamperach. Nasz namiot nie widać teraz. Jutro rano zobaczymy, co jest grane. No i jakoś jest. Jakoś leci.